I od początku. No co? No. No przez chwilę to ja myślałam, że go normalnie zabiję. Powiedziałeś zabiję? Powiedziałeś zabiję! Moim zdaniem, ktoś to zrobił, ktoś spadł. Moim zdaniem morderca jest teraz w tym pokoju. Harry! Cicho, nie przerywaj mi! Harry! To... Jak nie chcę mówić poza kolejnością? To się rób poza kolejnością! Ale to jest ten plus! To jest ten plus, który go zabijał! Nie dotykaj, bo zniszczysz ślady! To pani znalazła ciało? Tak. Gdzie? Tam, już pana ukarał. Ale potem tu siedział tu, na tym samym. To ciało było tam? Tak, tak. Widzę, że jest pan zainteresowany, panie Kowalski. Tak, panie Barze, pani Piper zrozumiała pana, że znalazła trupa, kiedy przyjechaliśmy. Przepraszam, inspektorze, po prostu nie pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji. Wie pan co, ja jestem wiele lat, inspektorem śledczym, jestem starszy od pana i też nie słyszałem. Panie inspektorze, czy ja mogę coś zasugerować? Niech pan nalega, żeby pani matka zdradziła jednak na wszystko swojego kochania. Pani, ja czy ty możesz przestać być taką nową? Prosiłem cię, nie wciążaj się w nie swoje sprawy, bo się nie chcę po prostu. Ciszej! Siadać! I żeby nie było żadnego awanturu czasu zakończenia śledztwa przeze mnie i nie przerywania. A ja bym się powiedziała. Kto zamordował pana Marszala? To uważać, że pani pani. No, przypłynie rozpaczy. Słuchała go pani. A? Co się mówi o odrzuconych kobietach? Że piekło nie... Wiem! A pani niezadowolona, żeby być pani na to stawę. Ludzie, no ja musiałam mieć karabin maszynowy, żeby zabić wszystkich, którzy wyrzucili mojego męża z pracy. To też ja. Pani Basza, kochała pani innego mężczyznę. Chciała się pani pozbyć męża, żeby być ze swoją prawdziwą miłością. A pan, panie Westerby, czy pańska historia jest prawdziwa? A może naprawdę jest pan pokazany, pani Claire Marshall? Nie. Czujecie? Jaki to teraz jest dramatyczny moment? Inspektorze! Nie przeszkadza mi teraz! Dobra, powiedział pierwszy! No, nie pan!